czaszki prawej strony ścieżki sprzeczały się i kłóciły przez cały okres trwania ziemi. Każde z tych bóstw i wierzący w nich kapłani próbowali znaleźć mądrość w swych własnych kłamstwach. W tym wielkim systemie ludzkiej egzystencji epoka lodowcowa myśli religijnej może trwać tylko określony czas. Bóstwa plugawiące mądrość posiadają swą sagę, a jej milenium zaczęło się jakby urzeczywistniać. Ich zwariowani księża wykonywali diabelskie sztuczki, aby napełnić tabernakula i opłacić długi swych świątyń. Niestety zbyt długo studiowali cnoty i sprawiedliwość, tworząc bzdurne i niekompetentne demony. Tak więc pewnego dnia spletli swe dłonie w braterskiej jedności i z desperacją udali się do Valhalla na swe ostatnie wspólne zgromadzenie ekumeniczne. W ponurym nastroju ciemności stał się zmierzch bogów. Kruki nocy pofrunęły w kierunku wezwania Lokiego, który otoczył Valhalla płomiennym trójzębem z piekła. Dokonał się świt. Szatan reprezentuje zaspokojenie żądz zamiast abstynencji. Szatan reprezentuje witalną egzystencję zamiast duchowych złudzeń. Szatan reprezentuje nieskalaną mądrość zamiast hipokryzji. Szatan reprezentuje szacunek dla tych, którzy nań zasłużyli, zamiast miłości traconej dla niewdzięczników. Szatan reprezentuje zemstę zamiast nadstawiania drugiego policzka. Szatan reprezentuje odpowiedzialność za odpowiedzialnych zamiast troski okazywanej dla psychicznych krwiopijców. Szatan traktuje człowieka jako po prostu jeszcze jedno zwierzę. Czasem lepsze, znacznie częściej jednak gorsze od tych, które chodzą na czworaka. Albowiem poprzez swoją duchową boskość i rozwój intelektualny stał się najbardziej przewrotnym i najpodlejszym ze wszystkich zwierząt. Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, jako że to one prowadzą do psychicznego lub emocjonalnego zadowolenia. Szatan zawsze był najlepszym przyjacielem Kościoła, ponieważ utrzymywał ten interes przez wszystkie te lata. Księga Szatana emanuje bluźnierstwami, jednak
nie przekraczają one granicy, jaką stanowi deklaracja wyrażająca diabelskie oburzenie. Diabeł bezwzględnie i bezlitośnie atakowany nigdy nie miał okazji wypowiadać się w taki sposób, jaki czynili to głosiciele Pana Sprawiedliwego. Wśród nocy czasów kaznodzieje definiowali dobro i zło wedle swych własnych wygód i chętnie druzgotali tych, którzy nie zgadzali się z uświęconymi kłamstwami. Ich gawędy o miłosierdziu skierowanym do piekielnego majestatu okazały się prymitywnym mydleniem oczu, a przecież bez szatańskiego przeciwnika ich religia upadłaby. Jakże smutno, gdy ta alegoryczna postać, najbardziej odpowiedzialna za sukcesy duchowych religii, była przedstawiana tak rzadko. Znamienne, że zawsze zgodnie przeklinana przez tych właśnie, którzy najbardziej obłudnie głosili prawa uczciwej gry. Przez wieki całe diabeł był bezwzględnie wygwizdywany. Mimo to nie starał się odpowiadać na tego rodzaju prowokacje. Przypominał dżentelmena, podczas gdy przeciwnicy, notabene korzystający z jego pomocy, odchodzili od zmysłów, wygłaszając tyrady. W sumie dał się poznać jako posiadacz dobrych manier. Lecz nadszedł kres. Zdecydował, że to najwyższa pora, aby przyjąć wyzwanie swych wrogów. Otwórzcie swe oczy, jeżeli możecie patrzeć. Och, ludzie o spleśniałych umysłach. I słuchajcie mnie, zdezorientowane miliony. Zrywam z wszystkimi konwencjami, które nie doprowadzą mnie do ziemskiego sukcesu i szczęścia. Zbyt długo śmierci pozwalano na wyjałowienie żywej myśli. Zbyt długo pojęcie racji, błędu, dobra i zła było odwracane przez fałszywych proroków. Patrzę na krucyfiks, co on symbolizuje. Bladą niekompetencję wiszącą na drzewie. Żadna wiara nie może być zaakceptowana na podstawie autorytetu boskiej natury. Religiom muszą być zadane pytania. Żaden dogmat moralny nie może być z góry zaakceptowany. Nie ma wzorca na zmierzenie boskości. Nie ma wrodzonego strachu przed kodeksem moralnym. Tak, jak pogańskie bożki dawnych wieków, tak i prawa moralne są dziełem człowieka. Co człowiek zrobił, może zniszczyć. Teorie i idee, żywe nadzieje wolności, które miały znaczenie dla naszych przodków, dla nas, mogą oznaczać destrukcję, niewolnictwo i dyshonor. Tak, jak zmieniało się środowisko, tak zmieniały się ludzkie ideały. Gdziekolwiek kłamstwo zbudowało dla siebie tron, tam pozwól, by je atakowano. Bez uczucia żalu i litości. Pod dominacją fałszu nikt nie może się pomyśleć.
rozwijać. Najniebezpieczniejszym z wszystkich zdetronizowanych kłamstw jest święte, uświęcone, uprzywilejowane kłamstwo. Kłamstwo, w które każdy wierzy, że istnieje wzorzec prawdy. To pełen owoców matka wszystkich omyłek i złudzeń generacji ludzkich. Rozpoznawalne kłamstwo możemy uznać na wpół wyrwane z korzeniami. Lecz to kłamstwo, które nawet inteligentne osoby przyjmują za fakt, gdyż było wpajane od dziecka wraz z mlekiem matki, staje się kłamstwem trudniejszym do wyplenienia aniżeli pełzająca zaraza. Nie łudźcie się nawzajem. Powiedziane jest w największym prawie. Lecz jaką to daje siłę? Jaki racjonalny autorytet przedstawia Ewangelia w sprawie miłości? Czy jest naturalnym dla wrogów wzajemnie obdzielać się dobrem? A cóż jest dobrem? Kochaj swoich wrogów i czyń im dobrze, podczas gdy oni nienawidzą cię i pastwią się nad tobą. Czy nie jest to zasługujące na pogardę filozofia Spaniela, który przewraca się na grzbiet, gdy się go kopie? Nienawidź swych wrogów całym sercem. Gdy ktoś uderzy cię w jeden policzek, pogruchotaj mu drugi. Wal go w biodro i golenie dla własnej obrony. To jest najwyższe prawo. W ten sposób wyrobisz sobie respekt we wszystkich podróżach życia i ducha. Nie ma nieba, wielkiej jasności i piekła, w którym smażą się grzesznicy. Tu i teraz jest nasz dzień panowania. Tu i teraz jest dzień naszej radości. Tu i teraz jest nasza okazja. Błogosławieni ci, którzy są zbuntowani przeciw śmierci, albowiem ich dni będą długie. Przeklęci oczekujący na lepsze życie po tamtej stronie grobu, albowiem przepadną między wieloma. Błogosławieni śmiali, albowiem oni zostaną panami świata. Przeklęci, cnotliwi i pokorni, albowiem będą rozdeptani pod kopytami. Błogosławieni potężni, albowiem będą szanowani wśród ludzi. Przeklęci słabowici, albowiem będą odsunięci. Księga Lucyfera. Lucyfer starożytnych Rzymian był zwiastunem światła, duchem powietrza, uosobieniem oświecenia. W mitologii chrześcijańskiej stał się synonimem zła. Nadszedł czas, aby dać właściwe świadectwo historycznych dziejów. Zostało powiedziane, że prawda uczyni człowieka wolnym. Otóż sama prawda nigdy nie ustanowiła wolnym żadnego człowieka.
tylko wątpliwość przynosi umysłową emancypację. Bez cudownego elementu wątpliwości, dostęp do ścieżki, przez którą przechodzi prawda, będzie szczelnie zamknięty. Pojęcie Boga diametralnie różniło się w uzależnieniu od wieku, w którym przyszło go interpretować, oraz ludzkiej wyobraźni. Albowiem to zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka. Bóg jednym jawił się jako życzliwy i dobrotliwy, innym zaś zdawał się być przerażający. Dla satanisty natomiast Bóg, bez względu na to, jakie by miał imię lub bez imienia, kojarzy się z czynnikiem wyważenia w naturze, a nie kimś troszczącym się o cierpiących lub zainteresowany karaniem. Ta pełna mocy siła, która przenika i zachowuje równowagę wszechświata, jest zbyt daleko bardziej bezosobowa, aby troszczyć się o szczęście lub nieszczęście stworzeń z krwi i kości mieszkających na tej brudnej kuli. Każdy, kto myśli o szatanie jako uosobieniu zła, niech weźmie pod uwagę, że wszyscy, kobiety, mężczyźni, dzieci i zwierzęta, musiały umrzeć i muszą umrzeć, bo taka jest wola Boża. Często słyszycie te słowa pocieszenia z ust księży, aby usprawiedliwić niemiłosierdzie Boże. Jeśli Bóg ma całkowitą kontrolę nad wszystkim i jest tak miłosierny, jak się tego powszechnie oczekuje, to w imię czegóż to pozwala, aby na świecie działy się okropności? Satanista rozumie, że człowiek i przemiany zachodzące we wszechświecie, akcja i reakcja, odpowiedzialni są za wszystko, i twierdzenie, że ktokolwiek troszczy się o świat, nie zmyli go. Ludzie wierzący modlą się długo w kościołach, aby spełniły się im jakieś życzenia. Podczas gdyby przedsięwzięli nawet mało skomplikowane kroki ku ich ziszczeniu, pobożne życzenia spełniłyby się bez ingerencji z zewnątrz. Satanista, szukając pomocy, nie modli się do Boga, a także nie błaga Go o przebaczenie swych złych uczynków, jak to dzieje się w innych religiach, gdzie oprócz bezpośrednich próśb do Boga wykorzystuje się tak zwanych pośredników w celu odpuszczenia grzechów. Sataniści wiedzą, że jeśli modlitwa nie jest tym, o co chodzi, to spowiadanie się jednego człowieka przed drugim też nie spełnia swego celu. A co gorsza, prowadzi do degradacji. Czymś naturalnie ludzkim jest pomyłka. Jeśli ktoś uczciwie żałuje tego, co zrobił, to szczególnie pilnuje, aby się to nie powtórzyło. Ludzie często spowiadają się z grzechów dla oczyszczenia swego sumienia, aby móc grzeszyć dalej. Zwykle w ten sam sposób. Różnorodność interpretacji Boga jest rzeczywiście ogromna. Niektóre religie
posuwają się tak daleko, że prorokom innych sekt religijnych przyczepia się etykietę heretyk. Nawet wówczas, gdy wszystkie inne doktryny i istota charakteru bóstwa pozostaje taka sama. Jeśli było tak wiele rozbieżności co do właściwej formy czczenia Boga, to ileż może być interpretacji tego Boga? I kto ma rację? Jezidis, sekta wyznawców diabła, wierzy, że wszechpotężny, lecz i wszechmiłosierny Bóg to właśnie diabeł. Wielu ludzi zaczyna wątpić w egzystencję Boga w świetle słowa ustanowionego w chrześcijaństwie. Zaczęli więc poczuwać się chrześcijańskimi ateistami. Nie ma większej sprzeczności niż termin chrześcijański ateista. Wszystkie religie duchowej natury są wynalazkiem człowieka. To on przy pomocy swego jak najbardziej cielesnego mózgu stworzył cały system bogów i bóstw dla uzewnętrznienia swego ego, które nie mogło być zaakceptowane w całości. Bóg mógł czynić te rzeczy, które były zakazane człowiekowi. Zabijać, robić cuda i tak dalej. Czy nie jest bezsensownym czcić siebie za pośrednictwem ludzi, którzy wymyślili Boga? Jeśli człowiek dąży do uzewnętrznienia swej prawdziwej osobowości w formie Boga, dlaczego później boi się swego ja, bojąc się Boga? Dlaczego wychwalając swą prawdziwą osobowość, wychwala Boga? Dlaczego powstaje uzewnętrzniony rytuał i ceremonia w imieniu Boga? Czy jest możliwe, że gdy człowiek zmniejsza przepaść dzielącą go od Boga, zauważa w sobie demona pychy czy uosobienie Lucyfera, którzy nie pozwalają mu już dalej utrzymywać w sobie podziału na część cielesną i duchową i widzi je połączone w jedno, a później z przerażeniem stwierdza, że one są tylko cielesne i zawsze takie były. Jeżeli cała religijna wiara w kłamstwo zmalała, to dzięki temu, że człowiek zbliżył się do siebie i oddalił od Boga, zbliżając się tym samym do diabła. 7 śmiertelnych grzechów w Kościele katolickim to chciwość, duma, zazdrość, gniew, żarłoczność, pożądliwość, lenistwo. Satanizm pobłaża tym grzechom, jako że to one prowadzą do fizycznego, umysłowego czy emocjonalnego usatysfakcjonowania. Chciwość oznacza potrzebę posiadania więcej, niż już się ma. Zaś zazdrość to pragnienie posiadania podobnych rzeczy, jakie mają inni. Zazdrość i chciwość są siłami napędzającymi ambicję. A bez ambicji nic nie można dokonać. Żarłoczność jest po prostu jedzeniem większej ilości pożywienia, niż wynika to z potrzeby utrzymania życia. A gdy przejadasz się tak,
że stajesz się otyłym. To duma będzie motywowała cię do odzyskania miłej ci powierzchowności. Sataniści często spotykają kpiarzy, którzy utrzymują, iż ozdoby są niepotrzebne. Musi być wiadomym tym niszczycielom zdobnictwa, że prawie żaden z artykułów, które noszą na sobie w porze letniej, nie jest im potrzebny do utrzymania ciepła. Niechęć do wstawania rano świadczy o lenistwie, a gdy leżysz w łóżku wystarczająco długo, masz szansę popełnić następny grzech – lubieżność. Aby zabezpieczyć przetrwanie gatunku ludzkiego, natura uczyniła pożądliwość drugim najmocniejszym instynktem. Kościół chrześcijański uczynił pożądliwość grzechem pierworodnym. Miał on pewność, że nikt nie uniknie grzechu. Najsilniejszym instynktem każdego żywego organizmu jest instynkt samozachowawczy, który budzi się, gdy na przykład ktoś nas krzywdzi, gdy zaczynamy być tak wściekli, że jesteśmy zdolni obronić się przed dalszym atakiem. Człowieku, nie pozwól, aby krzywda wyrządzona tobie nie została zwrócona. Bądź jak lew na ścieżce. Bądź niebezpieczny nawet wówczas, gdy uciekasz. Od kiedy naturalne instynkty prowadzą człowieka do grzechu, wszyscy ludzie są grzesznikami, a wszyscy grzesznicy idą do piekła. Niebo musi być zapełnione jakimiś dziwnymi stworami. Dzisiejsi przywódcy religijni coraz mniej głoszą, że wszystkie naturalne odruchy są grzeszne. Seks już nie jest brudny, bycie dumnym nie jest hańbiące i tak dalej. Jeżeli świat zmienił się tak bardzo, to dlaczego trzymamy się wątków umierającej wiary? Jeżeli wiele religii zaprzecza swym własnym Bibliom, ponieważ są już nieaktualne i głoszą filozofię satanizmu, dlaczego by nie nazwać tego właściwym imieniem – satanizm? Z pewnością byłoby to mniej obłudne i kłamliwe. Wiele księży i wiernych twierdzi, że muszą się podporządkować nowym czasom. Zapominają o tym, że czynniki limitujące i raz ustanowione prawa religii białego światła nie zmieniają się na tyle, aby wyjść naprzeciw potrzebom człowieka. Przeto stało się koniecznym powstanie nowej religii, opierającej swe podstawy na naturalnych instynktach człowieka. Imię jej już nadali. To satanizm. Dziwne to czasy. Kapłani i duchowni z jednej strony stoją w pierwszych szeregach demonstracji pokojowych, a z drugiej, jako kapelani wojskowi, leżą na platformach wagonów, na przodzie pociągów wiozących materiały wojenne, błogosławiąc pociski walczących ludzi. Ktoś gdzieś musi się mylić. Czy to możliwe, że szatan jest jedynym kwalifikującym się do roli oskarżonego? Gdy szczenię osiągnie dojrzałość, staje się cem. Gdy lód się topi, staje się wodą. Gdy przeminie 12 miesięcy, kupujemy nowy kalendarz.
gdy zdarzenie magiczne staje się faktem naukowym, odwołujemy się wówczas do medycyny, astronomii i tak dalej. Dlaczego nie podążamy tą drogą na arenie religijnej? Nie macie racji, narzekając na sytuację polityczną, gdy rządzi partia, którą wybraliście, albowiem głosując na nią, w jakiś sposób poparliście ją. Nawet jeżeli nie możecie otwarcie wyrażać swej opinii z powodu obaw przed konsekwencjami nieprzychylnych temu, na przykład pracodawców, to można pozostać uczciwym wobec siebie samego, w domu, w gronie swoich bliskich. Nowo przekonany do argumentów zdrowej filozofii satanizmu, często pyta się, dlaczego nazywa się to satanizmem? Dlaczego nie nazwać tego humanizmem? Lub opatrzyć innym imieniem, niezwiązanym z grupami czarnej magii. Trochę więcej ezoterycznie, trochę mniej rażąco. Jest tylko jedno uzasadnienie, aby tego nie uczynić. Humanizm nie jest religią. To prosty sposób życia, bez ceremonii i dogmatów. Satanizm posiada jedno i drugie. Filozofia satanistyczna wiąże podstawy psychologii i Boga, emocji i dogmatów. Owe dogmaty nie są już tak krzywdzące jak dogmaty przodków, które stoją w sprzeczności z ludzką naturą. Czasy się zmieniły, lecz człowiek nie. Podstawy satanizmu zawsze istniały. Jedynie nową rzeczą jest to, że powszechne cechy ludzkie wykorzystano dla zbudowania formalnej organizacji religijnej. Od stuleci budowano kamienną konstrukcję człowieczej abstynencji. Najwyższy czas, by zbudować świątynię człowieczej pożądliwości.